wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam okazję porozmawiać z kapitanem drużyny Start Elbląg, którą jest Joanna Waga. Witamy. Najpierw zacznę może od podstawowego pytania. Już półtora roku minęło od czasu, kiedy jesteś w klubie. Zawitałaś do Elbląga. Jakie były twoje pierwsze wrażenia po przybyciu do naszego miasta? No, wrażenia były bardzo pozytywne. Miasto jest bardzo ładne. Starówka jest oczywiście pierwsze co to tam z rodziną się wybrałam na spacer. No co więcej mogę powiedzieć? Cieszy mnie to, że jest blisko do morza, bo pochodzę z południa Polski i tam większość życia spędziłam. Więc teraz to, że jest tak blisko właśnie, jak jest pogoda fajna, wakacje, to można się wybrać także w porządku. A jak wygląda twoja aklimatyzacja w starcie Elbląg w drużynie? No też bardzo dobrze. Dziewczyny mnie naprawdę fajnie przyjęły. Kilka zawodniczek znałam wcześniej, bo i z Kingą miałam okazję grać w Piotrkowie, z Kasią jeszcze za czasów kadry młodzieżowej grałyśmy. No kilka dziewczyn też tam gdzieś po drodze spotykałam, więc naprawdę bardzo fajnie mnie dziewczyny przyjęły. Jednak z trybun widać, że drużyna nie do końca ma między sobą chemię. Są to swojego rodzaju grupki. Czy zauważalne jest to przez osobę, która jest częścią startu? No na pewno jest zauważalne, ale wydaje mi się, że to jest główna przyczyna tego, że jesteśmy kobietami po prostu. I nigdy nie będzie tak, że będziemy się wszystkie kochać i po prostu będziemy jedną wielką, szczęśliwą drużyną, bo mówię, grałam w kilku drużynach wcześniej i nigdy tak nie było. Zawsze tworzyły się mniejsze lub większe grupki. No tylko jedyne co trzeba zrobić to, żeby po prostu na boisku o tym zapomnieć i żebyśmy na boisku były tą drużyną, a poza to już nie ma znaczenia. Większość kibiców chciałaby wiedzieć, co jest przyczyną nierównej gry startu. Dobre momenty przeplatały się licznymi błędami i przestojami grze. Nie jest to tylko opinia elbląskich kibiców, ponieważ fani Szczypiorniaka z innych miast typowali Elbląg na kandydata do walki o trójkę. Są w szoku, że po wynikach w tym sezonie mamy nazwiska, a wyniki są niezadowalające. Szansa na podium ciągle istnieje, ale wynika to ze słabości innych drużyn niż z siły startu. Z tą końcową częścią tego pytania się tak nie zgodzę do końca, ponieważ uważam, że w tej pierwszej rundzie, czy tam mecz ze Szczecinem, czy mecz z Koszalinem, to wcale nie nasze zwycięstwo nie wynikało ze słabości tych drużyn, tylko my grałyśmy naprawdę dobrze. A to, że przeplatamy właśnie tą naszą grę, raz potrafimy zagrać naprawdę super, kolejny mecz totalnie nam nie wychodzi. Sama bym chciała znać odpowiedź na to pytanie. Po każdym meczu analizujemy z trenerem czy między sobą dokładnie, co się wydarzyło. Próbujemy jakoś te błędy niwelować i o tym zapominać, nie myśleć przed kolejnym. No, na razie różnie nam to wychodzi. No, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Bardzo bym chciała znać odpowiedź na to pytanie albo receptę na to, żebyśmy po prostu zaczęły grać równo. W komentarzach kibiców pojawiły się opinie, że zawodniczki grają na zwolnienie trenera. Jak się do tego odniesiesz? No gdzieś mi się obiło uszy ten komentarz i kilka różnych komentarzy. Znaczy nie chciałabym tego w jakiś sposób się do tego odnosić, bo było takich znawców, pseudoznawców nie brakuje. Na pewno nie. Nie wydaje mi się, żeby to akurat na tym nam zależało, żeby zwolnić trenera, bo każdy gra dla siebie, tak? Każdy gra, nie wiem, po to, żeby się wypromować, czy żeby zdobyć medal. Niestety w mojej karierze jeszcze nie udało mi się takowego zdobyć i przyszłam tutaj właśnie z taką myślą, dlatego nie kalkuluję, żeby tego trenera zwolnić, po prostu chciałabym każdy kolejny mecz wygrywać, żeby się w końcu o to podium gdzieś tam walczyć. Jak odniesiesz się do protestu podczas ostatniego meczu ze Szczecinem, który zrealizowali kibice elbląskiego Szczypiorniaka? To znaczy, przyznam szczerze, że ja tak w pierwszej chwili tego tam gdzieś nie zauważyłam, bo nigdy nie ogarniam tego, co się dzieje dookoła, tak staram się skupić tylko na tym meczu, ale później właśnie zobaczyłam, z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć przez to, że właśnie ta nasza gra jest taka nierówna i wszystkich to może jakoś tam wkurzać czy denerwować.
Tym bardziej właśnie, że mamy naprawdę bardzo fajne zawodniczki, tylko nie potrafimy tej kropeczki nad i postawić, żeby zacząć grać równo i tak na miarę swoich możliwości. Za nami pierwsza runda już się skończyła. Jak ją podsumujesz? No tak właśnie... Wydaje mi się tak na ten moment, że zdarzyły nam się te potknięcia, które nie powinny nam się zdarzyć. Na pewno był to remis z Piotrkowią, przegrana z Nowym Sączem. I chyba tak już teraz sobie tak nie mogę przypomnieć dokładnie, czy jeszcze jakieś tam mecze dałyśmy ciała tak solidnie, ale w tych dwóch na pewno. I właśnie patrząc po tej części tabeli, to jest tak wyrównane, że te trzy punkty, jeżeli miałybyśmy więcej, to zupełnie inaczej by to wyglądało. I tego najbardziej żałuję. I na pewno żałuję chyba tego meczu w Lublinie, bo mogłyśmy tam, wydaje mi się, wygrać. No i oczywiście Zagłębiu. Ten mecz też bardzo boli, bo wydaje mi się, że zespół Zagłębia był do ogrania jak nigdy. I tak naprawdę przez nasze błędy ten mecz przegrałyśmy i no i to chyba myślę, że wszystko. A jak oceniasz szansę na medalową pozycję startu na koniec sezonu? Ponieważ widzimy, że szansa jest. Mhm. Przykładem może być Lublin, który naprawdę mieliście tam piękną akcję. No dokładnie, znaczy, no mówię, no tak jak powiedziałam wcześniej, mamy naprawdę super dziewczyny, zawodniczki na zmiany. Teraz jeżeli wszystkie będziemy zdrowe, to naprawdę mamy super solidny zespół, tylko musimy zacząć grać jakoś tak, nie wiem, czy spokojniej, czy no ciężko mi powiedzieć, ciężko mi znaleźć w ogóle jakieś słowa, żeby opisać, bo wkurza nas to, że właśnie nie potrafimy złapać takiego rytmu meczowego. Jeżeli to uda nam się znaleźć, i to no ta runda różnie może się potoczyć, bo cały czas wydaje mi się, że jesteśmy w grze, możemy powygrywać z tymi lepszymi zespołami bez problemu, tylko musimy zacząć grać równo. A mocne i słabe strony startu, o których jeszcze my kibice tak nie wiemy do końca? Myślę, że mamy... naszym atutem są na pewno skrzydłowe, niewątpliwie, ale to chyba wiedzą wszyscy. No, do tej pory różnie nam się udawało to wykorzystać. Ciężko mi powiedzieć tak. Co jeszcze więcej można takiego dodać. No a słabe strony to na pewno to, że właśnie gramy tak nierówno cały czas. Nie mamy jakiegoś takiego rytmu i przez to przegrywamy takie mecze, które nie powinniśmy przegrać. A jak oceniasz wzmocnienia poczynione przez władze klubu w okresie letnim? Na jakich pozycjach potrzeba jeszcze nam uzupełnień, żeby start poczuł się pewniej i mocniejszy? No myślę, że dziewczyny, które przyszły, no Sylwia Liseska na pewno jest niewątpliwym wzmocnieniem i to udowadnia praktycznie w każdym meczu. Ola Mielczewska uważam, że też to jest taki naprawdę dobry duch drużyny i zawsze daje z siebie 100% i no i grała z nią w Piotrkowie, więc ją znam i bardzo się cieszę, że też tu jest. Myślę, że na pewno przydała nam się jeszcze może bardziej doświadczona bramkarka, bo no mamy naprawdę fajne dziewczyny, tylko są jeszcze może młode i jeszcze się muszą dużo nauczyć, a jak mówią, że bramkarka czasami jak wino, im starsza tym lepsza, więc może jakaś doświadczona bramkarka, która by nam tam z tyłu parę razy pobroniła, pomogła, to by było lepiej. Podczas meczu z Lublinem trener w czasie przerwy wyznaczył Ciebie do zaplanowania kolejnej akcji. Czy uważasz, że jesteś mózgiem naszej drużyny? Że to znaczy osobą, która potrafi jasno myśleć podczas meczu? No, znaczy jestem środkową, więc ja decyduję o tym, co gramy tam w danej chwili. Trochę mnie ten trener zaskoczył, szczerze mówiąc, bo no przeważnie on tam jakieś swoje wskazówki nam daje, a wtedy właśnie tej ostatniej akcji zapytał mnie. No ale przez to, że po prostu byłam na środku w tym momencie i jako środkowa ja decyduję o tym, co gramy, dlatego mnie zapytał. Jak wiadomo, z końcem sezonu kończy się Tobie kontrakt. Czy wiążesz dalszą przyszłość z Elblągiem? Na tą chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy tak, czy nie.
No bo jeszcze przyznam szczerze, że jeszcze nie podejmowaliśmy rozmów, że tak powiem, na przyszły sezon. No, nie jestem w stanie odpowiedzieć jeszcze na to pytanie. Trzymają kciuki, że jednak zostaniesz z nami. Czy według Ciebie łączenie pracy w klubie z jednoczesną pracą w reprezentacji to dobry pomysł? Mamy przerwę w rozgrywkach. U nas pana Antoniego Paryckiego teraz nie ma, który powinien przygotować zespół do rundy rewanżowej. Czy uważasz, że to jest dobry pomysł? Wydaje mi się, że to nie jest jakiś taki wielki problem, ponieważ trener dokładnie wszystko zostawił Justynie, która jest jego prawą ręką, że tak powiem. I z nią realizujemy te założenia, które on tam zostawił. Czy jeśli miałabyś możliwość grania w dowolnej drużynie w naszym kraju, jaka to byłaby drużyna? Której drużynie chętnie byś siebie widziała? Nie wiem, nigdy nie zastanawiałam się tak, gdzie bym tak bardzo chciała grać, w której z drużyn. Wiadomo, jeżeli kończy się kontrakt, kończy się sezon, to dostaje się tam propozycję, jedną lub kilka, i wtedy się zastanawia się i analizuje się, gdzie najlepiej pójść i gdzie można się wtedy odnaleźć, nie? Nawiązując do reprezentacji, jak oceniasz pierwszy mecz dziewczyn z Hiszpanią? Jakie były przyczyny porażki? No na pewno dziewczyny nie zagrały na miarę swoich możliwości. Popełniały chyba za dużo po prostu swoich błędów, które Hiszpanki wykorzystały. Na pewno tą grę skrzydłami muszą poprawić i wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli zagrają na to, co potrafiły grać w zeszłym roku na Mistrzostwa Świata, no to wszystko się może zdarzyć. Dzisiaj przed nami mecz z Węgierkami. Jaki wynik obstawiasz? Oj, nie chciałabym się tu porywać na obstawianie wyniku. To znaczy, na Facebooku pojawiło się, Kinia zdjęcie dała, że na pewno wygramy z Węgrami. Bardzo w to wierzę, że wygrają, bo kibicuję im i chciałabym, żeby zaszło jak najdalej. No niewątpliwie będzie to, wydaje mi się, jeszcze cięższy mecz. Po tym przynajmniej jak oglądałam później ten Węgry z Rosją, kolejny mecz. To grają naprawdę bardzo szybko, bardzo agresywnie, mocno w obronie. No dzisiaj muszą zagrać wszystkie zawodniczki na 100%. Dobrze, dziękujemy Ci za poświęcenie czasu dla nas. Zbliżają się święta, więc my jako kibice z klubu Kibica życzymy Ci jak najmniej kontuzji, jak najwięcej sukcesów w naszej drużynie i tego, żebyś z nami jak najdłużej została. Super, bardzo dziękuję.